Siemanko widzowie, dzisiaj mamy kolejny odcinek, taki luźny, nagrywam go telefonem, bo zapomniałem wziąć kamerki od Stacha. I co, dzisiaj spuścimy sobie płyn chłodniczy z Rexia, żeby wymienić kraniki. Zmienimy też czujnik obrotów w kombajnie, no i powoli będziemy czyścili rozdzielacz, bo uszczelniacze jutro będą. Niestety teraz mam ciężki czas, bo inżynierkę mam na głowie, do końca czerwca niby muszę napisać. Mało czasu jest na robotę i tak naprawdę wszystko stoi, dlatego też wcześniej zaczęliście ten kombajn rozbierać. Musicie mi wybaczyć, że tak mało odcinków jest i Stachowi, bo Stachu też na robocie. Ruska tam dalej kończy, bo się nakosy tuż tak naprawdę już się zaczęły. Przydałoby się, żebyśmy też zaczęli u nas. I co? Czekajcie, o! Ja pierw jadę. Sprzęta koledze oddam Jackowi, pozdrawiam go z tego miejsca. No i co? I będziemy grzebali tam, o, w silniku spuścimy płyny. Jeszcze pokażę zanim paczkę od firmy Zenox, którą otrzymaliśmy. Mamy tak pomysł, żebyście wymyślili kod rabatowy na czas remontu kombajnu do samych żniw, nawet do końca sierpnia będzie ważny. Na stronie Zenox będzie to kod tak naprawdę na 7% plus 3% z klubu Zenox, czyli będziecie mieli 10% zniżki na Zenoxie. No i co? Asortymencik. Tu mamy filtr. Mamy tak, oleje hydrauliczne. Mamy tak, jest bardzo dużo pozycji. Czujnik obrotów silnika to jest to, co będziemy zakładać. Ja to sobie wyjmę od razu. To będziemy zakładać. Filtr powietrza 1. Niestety na Zenoxie nie ma do rekorda. Filtr hydrauliczny. Niestety jest on zły. Będę musiał sobie go zwrócić. Bo co? No bo niestety nie przyda się. Rura do turbo. Znaczy się rura. No od filtra powietrza. Też założymy to. Zobaczę jak te opaski w ogóle stare. Zobaczymy. To są kuleczki do headeru, do palcy, tu mamy do headeru mamy do ślimaka od napędu, mamy też tu koła, oleje, no uwierzcie mi, o, naklejki do bizona, zaraz je otworzymy, dajcie mi chwilę. Pana Janka coś opowie. Ciekawe. Panie Jonku, niech pan opowie jakąś historykę. Jakaś no to historia. Trzeba wszystko wyrzucić. Najlepiej, żeby nie było niczego, jak Kononowicz. Nie, weź ta się za dziewuchy. To lepiej, bo on wyjdzie. Moja na Wolicy. No to co? Odpoczywa. To się siedzi i już. Panie Janku, nie można dużo, za dużo pana, z kobietami, bo potem się w głowie pierdzieli. Proszę pana, ja wolę na dziewczyny jechać. Panie Janku, za dużo z kobietami to też nie wolno przebywać, bo potem się w głowie. A jak ją stop z dziewczynami? No, no wie pan, ale... I efekty widać. Ja efekty widać, jaki kurwa nie rób się zrobi pana. Ja się nie używam, to trzeba się gniewa. A ta, a pani ta... Jak ale się... mi się trafiają, mi się same bez domu. A pani Marysia wie o tym? Wie. Zamówiłem trzy kebaby. O. Gdzie te baby? Jak na tym filmiku widziałeś to kiedyś? Ja bez domu. No, bez domu. Gołe dupce. Panie Jonku, bo pan źle celuje, no. Nie, no tutaj patrzą po wyglądzie, no nawet. Prawne wszystko. A może by pan coś Piotrusiowi załatwił? Piotruś, wtedy człowieku, ja bym Piotrusiowi moment dziewuchę dał. No to... A czemu Piotruś, nie chce czy co? A jak się Piotruś wstydzi, to co? Przecież miał jakąś dziewczynę. Ognisko polił za stodonką, studnię. Może nie wspominajmy o tym. No, nie brał się za nią, to przyzbyt. Nie brał się odpowiednio, nie? No bo za długo czekam może, one, a kobiety nie lubią czekać czasem. Czasem się trafiają takie, co nie lubią czekać. Od razu czekam. A to zależy jako kobiety, panie Jonku, bo to nie może tak od razu. O kurwa, jak to ciasno trochę chodzi. Dziadia to się tak... A to się obrobi. Też jak teraz ciasno chodzi. No to co? Źle? No to dobrze. No panie, widzę, że uszczelnione no. Do niej kropli nie uroni.
Dobra, te śrubki teraz, to będzie tak. Chcę zrobić ładną płaszczyznę tu, żeby było jak Bóg przykazał. Tak, tak, musi być na biel. To za grubym papierem jedziesz. A, wystarczy. Dobrą stronę te dźwignie będą? Nie, w drugą stronę. Tak? Tak. Bo tu rozdzielasz jest do góry strony, nie? O, w tę stronę. Dobra, będzie. No i bajka. Wie pan, panie Janku, byłem szkolony pod świetle księżyca, najlepszego mechanika na wsi. Co nieco czasem zdradzi tajemnicy. Nie, to już zagryzieta się. Co? Nie mowa o wzięciu, bo wzięciu to jest sam pan powiedział, goń śmiechu. Panie Świetlany, jakbyś oglądał, to pozdrawiamy. Wzięciu i na Ugiemze robi i na tym, i na mosta. Wydaje mi się, że nie będziemy ich chyba skracać. Nie, co ty? Zobaczymy jeszcze. O cóż. Ładnie płaszczyznę trzeba wyszlifować, żeby była czyściutka, żeby ładnie przybierało. Na jesień jak to wszystko zaprowadzę, ciągnij, rzucę mu tam pod garażem i mu się leci. Ale nie lepiej niech pan go rozbierze, w częściach mu rzuci. Będzie miał większe zadanie. Nie, nie, to nie, to nie. W częściach nie? Nie. No ale leje się teraz? Nie. No to co, po co ruszać? Ale trzeba te uszczelki pod głowicą wymienić. A widziałem ostatnio pan Duba tam coś, wtedy jak Piotrusiowi siałem, czy coś tam robiłem, uprawiałem? A bo mi, wiesz co, coś mi poszło. Ale co poszło? Płyn? Olej? Coś poszło nie tak. Nie. Do obiadu dobrze szło. Coś tak. Ale do obiadu wszystko dobrze szło. Tak. Dobra, wyczyścimy te płaszczyznę. A, posła mi te lołowi spod tej śrubki, dwunastki spod pompy. Tak. Pod pompy, a, nie miał pan tej śrubki. Tak, i ta podkładkę chuj strzelało. A no cóż się zrobi, czasem tak bywa, nie? Tak to na roli już jest, czasem się coś pierdoli. Kurwa, nawet 5 zł tutaj jest? Nie wiem, nie wiem, kurwa. Dobra, już, nie myślaj tak. Panie, to musi być na głaz. Książkę, tak, a potem kurwa 2 litry whisky kto kupi? Ja czy ty? No właśnie. No trzeba wszystko zrobić dokładnie. Wyczyścić, żeby płaszczyzna była szapoba, żeby można z tego jeść było. Będzie szapoba. Słuchaj, no założyliśmy się, że za rok ma się nie leć, tak? Ale za 2 to już może. Za rok, co ty, to za pół roku będzie się leć. Panie Janku, nie ma takiej opcji. Coś się, że jeszcze w tym sezonie będzie. Nie ma takiej opcji. U nas te typy tak mają. Wiecie, u pana Bogusia zrobiłem i 3 sezony bez problemu. No może przy 3 sezonie zaczęło coś kapać, ale to przez to, że uszczelniacze takie... A jak takie... nie robię, no to skąd miało... Ja mu wymieniłem wtedy te uszczelniacze. A ciągnik tutaj będzie dostawał w ciery, proszę pana. Ja tu wymieniłem te uszczelniacze u niego, tylko założyłem takie zwykłe uszczelniacze, a nie takie to olejowe. To jest od bizona, panie Janku. Właśnie, nie to nie jest od ciągnika, panie Janku, to jest od bizona. No ale jak wykładzie ta wszystkie razem, to później pójdzie razem do bizona. Tu są nowe. A my tylko my szukamy, o nam chodzi o takie malutkie. Dobra, masz tego powietrza? Mam. Przedmuchaj te dziury jeszcze. Uwaga. I teraz można składać, kurwa. Teraz się nadaje do składania. W tą stronę. Na tą stronę, no. Dobra, ta luźna. Ty się lało chyba, bardzo. Dobra. Zwrota w stronę. Kurwa, kilka. Panie Janku, przytrzymałby pan tu. Ten kapturek, to my wybijemy. Uwaga, bo... trzeba coś podłożyć tutaj. Kombinerki. O, tak jak teraz. Trzeba by to wybijać, żeby to... No coś się rusza. Coś idzie. Wszystko spierdolę. Co? Idzie na coś metalowego. Ale idzie to weź kombinerka. Uwaga, żeby z łokcia nie dostać. Nie, trzeba wytłuc jeszcze.
Zaraz tu znajdę coś takiego, żeby to było. No i tak, drodzy widzowie, składamy. Składamy, rozkładamy rozdzielacz, który odcinek, który żeśmy napoczęli ostatnio, znaczy się napocząłem. Widzieliście w poprzednim odcinku, kupili chłopacy ślimak do hederu, także dzieje się. No i tak, mamy, pan Jonek poszedł, możemy wam teraz opowiedzieć. Zamieniliśmy śrubki na 8-8 nimbusowe. Kupiliśmy, u nas mamy taką hurtownię i robią też uszczelniacze odporne na temperaturę i na ciśnienie wysokie, uszczelniacze specjalne. To są pod kapselki 28 na 2,5, i zobaczcie, jak to siedzi. O, pięknie i wystaje, nie wiem, czy złapię tak wam, czy nie. O, idę szlifować i wystaje elegancko. Idź, majster, szlifuj, ja to tankuję. Wyczyszczone ładnie, jak należy. Widzieliście, szlifowałem też tutaj. Szlifowałem też powierzchnię, żeby tu elegancko na płask przylegało, żeby nie było problemu. O, pięknie siedzi. Ustawiamy. Montujemy. O, no i pyk. I dziękuję. 5 zł skądś. Kręcimy nimbusikiem. Wszystko na stole, gotowe, wymyte, zrobione. Raza porządnie, żeby się nie lało, bo to na kombajnie i to brudne podchodzi, i to brud jest tam, podchodzi te plewy, pył cały. To ładnie umyć, najlepiej zrobić raza dobrze i będzie z głowy, chociaż nie będziemy musieli co sezon robić, bo rok temu Stachu już robił to, no i niestety nie wytrzymało. Poczekaj, zanim założysz, to tu może wkręcę tę nakrętkę, żeby będzie prościej. Jak tam uważasz? Będzie prościej. No i rozdzielacz będzie uszczelniony i się raczej lać już nie powinien. Przynajmniej jakiś czas. Jest zakład. Jest zakład. Ale nie, w sumie ja też uczestniczę. Teraz to ty uczestniczysz, też to stawiasz połowę, też litr stawiasz. To założył się ze Stachem, że jak robił, to jak spierdoli się, to 2 litry mu kupuje. No ale tak się okazało, że robimy ze Stachem. Stachu miał ospę robić, ale już skończył. To robimy rozdzielacz. Później jeszcze po tym rozdzielaczu będziemy... Nagram wam, jak będę tam kraniki zakładał, takie pierdoły. Założyłem już obrotomierz. Obrotomierz, to jest przekaźnik czy czujnik taki? Przekaźnik chyba taki. Dzisiaj mówią u nas burze, jest piątek po wielkim czwartku. Jak to się nazywało te? Jak to się nazywało to święto? Boże Ciało. O, po Bożym Ciele. I a co ty takie, kurde? Nie idzie? Ale z ciebie Polak patriota. Nawet nie wiem, jakie to święto było. A co to tak ciężko idzie? Może się gwintuje na nowo. No, na pewno się gwintuje na nowo. Śrubka się ma gwintuje na nowo. Nie, no gdzie? 8-8, no to nie ma szans. Zanim, poczekaj. Jeszcze tutaj depchniemy i jest wsio. Teraz tylko zostało dokręcić. Na zawdy, panowie, na zawdy. Pięknie, gada. Dobrze jest. Sekcje się otwierają. Masz tutaj ten bolczyk? No, są bolczyki. O, fajnie, chłodniutko się robi. Mają być burze dzisiaj przelotne jakieś. Dobra, u nas. Aha, to ja muszę to podszlifować. Co? No nie, no też. Bierz od razu tą drugą, to ostatnia jest. No nie. Tą na razie biorę. Teraz to weźmiesz od razu, może te dwie podszlifujesz i tyle. Żeby już nie łazi w tej z powrotem. Żeby nie łazi w tej z powrotem. Kurde, daleko nie ma. No nie. I tak, widzowie drodzy, ślimaczek tam stoi i czeka. Dobra, założone. Jedziemy z ostatnią sztuką, pokażę wam. U, nie chcę zejść. Zeszło. Wybijamy i zobaczmy, co tu się. Ale tam chodzi. Musi. Mówią się, że
No mają być przelotne jakieś niby, nie? No, dobrze będzie. Przydałoby się. Przydałoby się, bo sucho. Padło 5 litrów ostatnio, ale to mało. Ale to mało. Kropla w mózgu potrzeb. Ej, teraz jak byłem na polu, dość pszenica jak mi się wykłasza, to te tworzy się ziarno, a w środku puste ziarno jest. Ono musi się jeszcze nalać odpowiednio. Przeżytko już nalało się i już dojrzewa, już puszcza takie te pyłki na kłosek. Nie pyłki, tylko kwitnie. No, znaczy się kwitnie, no a to jest... A to nie dzieje się wtedy jak zboże. No kwitnie, musi kwitnąć. No, to pszczółki zapylają, tak? Tak, kurwa, od razu stąka. To się wytnie. Nie, no tak, na beki se powiedziałem przecież. No, tak, racja. Czyściłeś, nie czyściłeś? Nie czyściłem. Dopiero zdjąłem. No i tak, stary uszczelniacz twardo siedzi, a ja tu delikatnie, bo kurde, naostrzyłem sobie śrubokręt. Kurewsko ostry. Już sobie przeciąłem, rozciąłem palca. O, idzie. Idzie główką na świat? Idzie, o, patrzcie, i teraz chodzi idzie, pięknie. Idzie, o, i mamy sztukę. Urwał. I mamy sztukę, ale to mało, to mi się nie chce. Nie chce mi się bawić. Robimy bach. I sio, gotowe. I teraz tylko zostaje wydubać. Patrz, tu też jest rąk, ale to jest taki specjalny. Co? A, bo tu chodzi, bo tu masz specjalny kąt tego. Skąd tu tyle tego piłku? Gdzie? Na tym? Może z gwintu, nie wiem. Dobra. Wiesz, mamy... To trzeba wkręcić, patrz. Nawet wkręcić do oporu, nie? No. To się uszczelni, to się poluzuje i wtedy tym można kolankiem wkręcić. Można regulować kolanko. Tak. No to przy zakładaniu, jak będę zakładał na kombajn. Czy tam mi będziesz pomagał? Czy z pretrusiem to wezmę, coś zrobi, nie? W poniedziałek możemy założyć. Poniedziałek, to jest poniedziałek? Możemy założyć poniedziałek. Jak tam wiesz. Dobra, na razie to robię. Po robocie coś tam dubniemy. Bo to jak to miało być? Tak, w tę stronę. Tak, w stronę jakby kombajnu. W dół? Tak. Nie. No popatrz, jak leży rozdzielacz w tę stronę, tam jest do strony headeru, a tu jest w stronę kombajnu, nie? I o to w stronę kombajnu idzie. Bo tam jest go zasilający to jest. To tak jak teraz w sumie. Tak, tak jak teraz. No. Dobra, mamy. Dajemy troszkę mydła litynowego, smaru. Glans picuś będzie. Teraz odpowiednio, pod odpowiednim kątem wkładamy tu w tę sztukę. Wbijamy. No to kurwa, przekręciła się. O. Dobra. Gdzie uciekasz? O. Sztywno siedzi. No. Jest. O kurwa. Ale się uszczelniło. O fuck. Masz tutaj, ja brałem tym gwoździem, że sterowałem. No i dobrze. Teraz to. Masz tego dużego. Czekaj, panie kochany. Czyścimy powierzchnię. No tak, planujesz, chyba, że z jednej strony będzie pod bramę, a z drugiej nie, będzie... Nie, no to tylko ino, wiesz, żeby wyczyścić. Żeby to było, wiesz... Było idealnie. By było, jak Bóg przykazał, czyste. Jak czyste, to aż się przyjemnie składa. Na więcej, że nawal tego smaru, przecież to... Co? Ale... Tak, bierze inno i na co, kurde, brałem, tak? Zagęści chociaż olej w hydraulce będzie lepiej chodziła. No co, trzeba tubkę założyć i już.
Siadło, no i pyk, wkręć. No i mamy zrobione. Prawie, że tu tak nie do końca te dźwigienki dochodzą. No dobrze, jest już bardziej nie. Chodzi o to, że... Ale teraz to... Sztywno. Fajnie rozdział zrobiony, prosta konstrukcja. Wjeżdża tu olej, każda sekcja trzyma, otwiera się i idzie. Jak wjeżdża? Na kołach? Wjeżdża w pewnym ciśnieniu. Wjeżdża jak do siebie do domu, no, tak jak do ciebie na podwórku. No, no, no. Bo ci to ukrócę, bo widzę, że za bardzo się spastwiłeś. Jak u siebie w domu już. No, to chociaż może 500 plus wezmę na ciebie z razu. Nie, już z 18 tam skończyłem. No to się przerobi trochę. A cofnąłbym się tak, jakbym chciał mieć 18 lat, a ty? Ja bym chciał mieć 10. A ja bym chciał mieć 18. Ja 10. 18 bym powtórzył. Ja bym chciał mieć 10. Czemu 10 lat? No bo 8 lat do 18. Głos wkłada by się pograło. W lolka na lana by się pojechało. Piękne czasy były. Pewnie. Lan w Ozentynie. A człowiek się teraz kurwa głupotami zajmuje. No nie. Po co to było komu potrzebne? Liga Legend cały czas czeka. 13 sezon już w grze. A my w trzecim sezonie, 10 lat temu byliśmy. Na lanie w Ozentynie. Powiedzmy, że posmakowaliśmy tej sceny gamingowej. Tak, żeśmy mucili kurwa na profesjonalnej scenie. Kiedyś to było. No i tak. Dobra, jestem już u siebie, mieliśmy trochę burzy, ale nie popadało. Zobaczcie co tam idzie, wszystko tak daleko, tam już pada na chyba Czerwoną Górą. Jest taka poświata, ja wam pokażę jak wygląda to u nas na radarze pogodowym. No niech się załaduje, o widzicie? Na pewno widzicie, zobaczcie. Jesteśmy tutaj, a tam jaka cholerna potężna burza jest. Narzeczonej mojej już pada na pewno. Taka chmura festu przeszła i może coś tam nas zahaczy. No dobrze by było, żeby coś tu spadło, bo no sucho, jak widzicie, sucha kurde jest glina. Jest bida. Bida. Dobra, a ja co? Opa, zakręciłem kranik, co prawda ciężko było. I teraz spuszczamy hydrauliki. No i coś będzie kolorowo, będzie to. Myślę, że się ubrudzę. Ale tylko tak mi się zdaje. Ech, ale leje. Niech leci. No banieczki, zobaczymy ile zleci. Ale wymyślili z tym olejem tutaj. Z tego filtra na pewno zleci coś. Czyżby już idzie? Ciurkiem tu kapie. Spróbujemy to odkręcić całe. Mamy wkład do filtra. Ale zobaczymy jak ten filtr tu wygląda. No jest cała sztyca. Niech zleci sobie. Ale
Jezus, szczerze się. Pierdziele, nieźle. O kurwa, co to się stało? Trzeba to zdjąć. Nie ma jak tu siąść wyżej. O, obudziłem się. Nie ma jak tu siąść wyżej. Niech to se zleci. No bo jest kurde nieźle. Dobra, mamy wyjęte. I tak. Tu jest czysto. No to jest sprężynka. Taka gumka. No i co, mamy filtr. No widać, że trochę czuć taki spalony olej. Widać, że on trochę pracował tu. Wiele się nie zobaczy. Tak naprawdę, ale co? No nie jest. No jest trochę brudny, widać. Miejscami. Teraz go to rozszyjemy. Najwyżej. Rozszyjemy na zaraz tego sprzęta. Mamy nowy filtr z Zenoxa, tak jak mówiłem wam na początku odcinka. Także o. Ach. Jest. Dobra. O, powyginamy trochę. Wow, gdzie lecisz, koleżko? Powyginamy i patrzymy. A niech leży. Zobaczmy. Nie no. Poza tym, że ten olej czuć, że przepalony taki już trochę. Już. To jest czysty. No ale no cóż, jak już mamy to. O, zobaczcie. Wy o 10 minus 90. Takie tutaj oznaczenie. Idziemy zaraz po drugi. A ja tylko zrobię fotkę. Obiektywy brudne. I idziemy po drugi naszej paczki. Niestety ten filtr jest zły i co, na dzisiaj chyba kończymy robotę. Ja muszę zaraz jechać, bo jutro mam wesele szwagra, jestem znowu starszym, się wam pochwalę. Muszę jechać do kościoła. A tu tak to wygląda, ten jest tak jak powinien być, a tu jest taki zamiennik, przy czym przyszedł. Jednak się okazuje, że to jest zły zamiennik. Mam jeszcze filtr taki wkręcany, ale to jest w ogóle do Bizona Supra, tak mi się wydaje. I co? No i tyle tak naprawdę, moi drodzy. Tu to wrzucimy na górę drucikiem i wrzucimy też te zaślepki. Muszę tu wymienić jeszcze uszczelniacze i tu założyć. Bo rozdzielacz już mamy. A ja co? A ja sprzątam. O, mordę, ale szerszy. Zobaczcie, ale byk. Przez to szerszenie zaległy, to trzeba gaśnicę. Koleżka się zgubił chyba. Mam nadzieję, że nie wleci do kombajnu. Masakra. No nic. Ja to odejdę na bok. To też zostawiam tu wyżej. Zostawiam tutaj to wyżej. O, ten tłok. Czy tam jak to nazwać, do filtra, tam obudowę filtra, o, że tak powiem po profesjonalnemu. No i co, i kończymy robotę. To idę zanieść. I koniec, moi drodzy, na dzisiaj, także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Będziemy działali po weekendzie, czyli jakby wy zobaczycie ten filmik w niedzielę, to my jutro już będziemy działać od dnia filmu. Będziemy składali rozdzielacz, będziemy wam nagrywać postęp prac. Także pozdrawiam was i do zobaczenia. Na razie, ho.